Sebastian. Sebastian, masz na imię? Darek. Darek. Tego Darka, no już nie ma co po prostu był. Budzi się w człowieku jakaś taka siła nieznana, jakaś taka moc, bo tak ma być. Darek, Darek, okej. Okay. Jak będziesz już umierał, to krzycz. Będziemy. Co? Jak będziesz umierał już ze słońca, to krzycz. Będziemy to zrobić. Ja raczej nie krzyczę, powiem ci. Nigdy? Znaczy ja krzyczę, ale na kogoś, ale nie krzyczę, żeby narzekać. No właśnie, no. Dlatego też cię wybraliśmy. To co, let's go? No dawaj. Cześć, jestem Lena, jesteście na kanale Lena Green. I czuję ostatnimi czasy, że mój kanał, tak jak ja, bardzo się zmienia. I z takich planowanych wywiadów zamienia się to wszystko w coś bardzo takie intuicyjne. Czyli idę przez życie, widzę coś, spotykam coś, coś mnie zachwyca, interesuje i tak bez przygotowania pozwalam sobie podejść do człowieka, którego nie znam, zaczepić go i poprosić o opowiedzenie swojej historii. W zasadzie ciebie zaczepiłam nawet nie ja pierwotnie, tylko mój mały synek, który jest bardzo ciekawski, bo dzieci nie mają żadnej bariery, opory, podejść, zapytać się. Jeżeli są coś bardzo widzą, szczere i otwarte. Jeżeli coś widzą po raz pierwszy, tak, a dorosły się tak krępuje, ale ponieważ zobaczyłam, że ty jesteś na tyle taki otwarty, na tyle taki pozytywny, to pozwoliłam sobie też podejść do ciebie. I porozmawiać. Tak. Na festiwalach, na miejscach tego typu jest bardzo dużo różnych guru, wykładowców i ludzi takich, wiesz, którymi wydawałoby się, że można nagrać coś ciekawego, ale pomyślałam, że trochę zmienię koncepcję i wysłucham człowieka, jeżeli pozwolisz i się podzielisz z nami swoją historią i przyczołgam zarówno siebie, jak i innych oglądających przez taki proces kogoś, kto może sam siebie guru nie nazywa, nie wiem, bo teraz się dowiemy, czy nazywasz, ale przeszedł coś, co w pełni, myślę, że nadaje mu takie miano. Na pewno daje to dużą lekcję, którą opowiem wam wszystkim. Zapraszam was, Polaków, jako że nie pochodząca z Polski, czynię nieraz takie spostrzeżenie, że dużo osób lubi sobie na czymś ponarzekać, czy pomyśleć, jakie to mają smutne życie, to mam dla was dzisiaj taki pogadać prezent, trochę. Niespodziankę człowieka, który przeszedł wiele, ale tryska jakimś takim pozytywem i energią. Bo tak ma być. Darek. Mam na imię Darek. Pochodzę z Chełmży. Jest to miejscowość w Kujawsko-Pomorskim, niedaleko Torunia. I podzielę się z wami swoją historią. Ja ci będę zadawać pytania. Oczywiście, no musimy w taki sposób zrobić. Tak. To wróćmy do początku historii. Mój synek do ciebie podszedł i zadał pewnie pytania, które tysiąc razy słyszałeś. Na pewno, bo to jest normalne coś, jeśli chodzi o dzieci. Tak. Dzieci są ciekawe, są szczere i nie mają takich granic, jeśli chodzi o konfrontację z kimś dorosłym czy z kimś innym, no bo wiadomo. Jak pewnie zauważyliście, nie mam dłoni. No był to efekt wypadku. Zawsze lubiłem adrenalinę. Zawsze lubiłem rzeczy ekstremalne. Powiedzmy sobie, no niegrzeczność i taka spontaniczność w moim życiu zawsze się pojawiała. Zawsze była i zawsze będzie. Co mam wam powiedzieć? No, dostałem po łapach od życia w związku z tym, że zajmowałem się pirotechniką, bardzo dużo, nie? Bardzo dużo zajmowałem się pirotechniką i takimi po prostu no, rzeczami dosyć niebezpiecznymi. No, jak to mówią, raz byłem trochę za blisko, bo to się stało w moich dłoniach. No. Było to na tyle niebezpieczne i tak dalej, i na tyle silne, że no, bardzo mnie to poraniło, jeśli chodzi o zewnętrznie, ponieważ całą klatkę piersiową mam w bliznach, te odłamki się powbijały, no i dwie dłonie straciłem automatycznie. Ale muszę wam powiedzieć taką jedną rzecz. Czym jest świadomość, czym jesteśmy my? Ktoś by mógł powiedzieć, to tylko ciało, albo w ogóle, no, ja w tym momencie na chwilę, nie tracąc w ogóle przytomności, wyszedłem ze swojego ciała i widziałem to z góry, co się w ogóle stało. Każda sekunda była po prostu nie w czasie. Każdą kroplę krwi wypływającą widziałem. Te kawałki rozszarpanych dłoni, całe rozszarpane ciało. Ale jakby to powiedzieć, nie odczuwałem bólu. Był to efekt adrenaliny, takiego chyba no, upojenia tym całym stanem, bo
Nawet nie mam pojęcia, ile to trwało. No to jest to bardzo szybkie. Ale do tego ciała momentalnie wróciłem. No i jakby no człowiek powiedział, o Boże, co się stało? No to była niespodzianka. To była największa niespodzianka w moim życiu. No, nigdy nie lubiłem niespodzianek, a to się po prostu stało tak nagle. Powiedziałem, serio? Teraz to... Kwestia była taka, no... Potem to już lawinowo przyjechała karetka. Najlepsze jest to, że sam sobie udzieliłem pierwszej pomocy z kawałków jeszcze bluzy, która została po rozerwaniu. Zawiązałem jedną rękę. Chyba cały plus tej całej sytuacji to to, że siostra moja była wówczas w domu, bo to się działo na strychu. Wyleciały szyby, wyleciały drzwi z zawiasów. Ja wtedy miałem przebite dwie błony bębenkowe, więc praktycznie nic nie słyszałem, tak jakbym był ogłuszony, no bo taki jest efekt. Ale powiedziałem do mojej siostry, weź z całej siły, zawiąż mi po prostu na rękach coś i dzwoń po pogotowie, bo oczywiście krew z obu tętnic w jednej, drugiej dłoni tryskała i najpierw do podobie bym się wykrwawił. No, potem to już szpital. Tak dalej, no to już po prostu jest jakby efekt no, innej historii, także tutaj no, proponuję jakieś pytanie zadać. Ile miałeś lat, jak to się stało? To było 8 lat temu, 33 lata miałem. 33 lata, tak. O, to taki chrystusowy trochę. No właśnie tak do tego, Leno, podchodzę, że to chyba to, co się musiało stać w życiu, to był efekt transformacji. To był efekt jakiejś transformacji, bo tak jak ty powiedziałeś na początku, my narzekamy. Ja mam fajne życie, ale przyszedł ten, powiedzmy sobie, no właśnie człowiek narzekał. Wszystko było elegancko, ale no nas narzekało się, bo, no bo wiadomo, chciało się czegoś zawsze więcej. Zawsze nasze ego dąży do czegoś niestworzonego, do czegoś po prostu, no za czym nigdy nie nadążymy. A dopiero taka sytuacja nas zmusza, żeby się zastanowić, co jest naprawdę ważne. Na czym się trzeba skupić? Ja chciałam się zapytać o twoje życie przed i po. Mhm. 33 lata. Co robiłeś, czym się zajmowałeś do tego czasu? Jak twoje życie wyglądało i jak to potem? Mhm. Z zawodu jestem lekarzem weterynarii. Wiadomo, miałem swój gabinet. Przyjmowałem w tym gabinecie. Dużo jest to związane z manualnymi rzeczami, bo no, chirurgia, jeśli chodzi o jakiekolwiek podawanie iniekcyjne leków i tak dalej, są to rzeczy manualne. W tym momencie również prowadzę swój gabinet weterynaryjny, no, pewnych czynności nie wykonuję, bardziej skupiam się na biurokracji, chociaż nauczyłem się robić samemu iniekcje, czyli zastrzyki, no, nie tak szybko, jakbym miał dłonie, ale powiem tak, budzi się w człowieku jakaś taka siła nieznana, jakaś taka moc, która mówi, dasz radę, idź po prostu dalej. Tylko kwestia jest taka, uwolnić to. Wiadomo, po wypadku trochę musiało przejść czasu, rok czasu to ja w ogóle no, biłem się z myślami, bo to przychodzą niestety destrukcyjne myśli, myśli samobójcze, no, nie ukrywajmy, co tutaj dalej robić. Ale masz też dużo czasu. Masz też dużo czasu na czytanie książek, na wzbogacanie i kształtowanie, szlifowanie własnej osoby. Taki mam cytat życiowy, czy też jak ci życie daje cytrynę, to nie po to, żebyś się skwasił, tylko zrób z tego lemoniadę. Czyli przekształć te karty, którymi teraz gram, bo dalej się gra w grę zwaną życiem, po prostu bądź najlepszą wersją siebie. Nie użalaj się, nie myśl o przeszłości, typu co to było, a jak to będzie teraz. Tego Darka no już nie ma co po prostu był. Jest teraz Darek, inna jego wersja, który ma tak samo hobby, ma zainteresowania. Ma jeszcze większe serce, jak miał, uważam, bo dużo się rzeczy odkryło. A to, co było, no trzeba to odciąć w jakiś sposób. Co ci pomogło na tej drodze po wypadku do dojścia do tego stanu, w jakim teraz jesteś? Czy były jakieś, nie wiem, ludzie, książki, sposoby? Czego ty próbowałeś, żeby sam siebie wyratować psychicznie z tego stanu? Powiem tak, no na pewno rodzina, najbliższa rodzina, rodzice, siostra. Powiem tak, może to smutno zabrzmi, ale to tak to się dzieje, że przyjaciele i znajomi, ich się poznaje w biedzie. Zostaje garstka najbliższych, taki najbardziej wąski krąg i oni są, a wszyscy inni po prostu to jest przesiew życiowy. Nie ma ich po prostu. Odpadło, ich nie ma, odpadli i tyle. Nie?
No, tak to wygląda i co mnie motywowało. No mówię, ta wewnętrzna siła, że trzeba dać radę, no trzeba dać po prostu radę i tyle. I powiem jeszcze tak, no bo moją pasją były i są motocykle. I takie no, najlepsze to jest to, jak leżałem w szpitalu, to się nie zastanawiałem, jak ja zjem, jak ja będę pisał, tylko cholera, jak ja na motocyklu będę jeździł. Jak ja będę jeździł na motocyklu. I powiem wam szczerze, że chyba jedyny w Polsce, bo jeżdżę po zlotach motocyklowych. Jestem w klubie motocyklowym bydgoskim, Feniks. Jeżdżę na motocyklu, na szybkim motocyklu, bez dłoni. Jak, że tak powiem? Jak to jest możliwe? No technicznie się nie znam. Powiem tak, no inny motocyklista, bardzo dobry mechanik, mój taki przyjaciel, starszy człowiek, pan Roman, trochę mi dostosował po prostu sprzęt. No, dzięki niemu, dzięki jego fachowości i no też szaleństwie, bo powiedzmy sobie szczerze, no nie każdy się porwie na takie coś. Ja miałem pomysł odnośnie takich jakby nasadek na kierownicę. Firma protetyczna mi je wykonała. Też powiedziałem, że to będzie na motocykl. Powiedziałem, że zrób się. To jest na moją odpowiedzialność. To jest moje życie. Moja po prostu sprawa. No i się wam powiem, cieszę tym bardzo. Cieszę się. Ja no, zawsze człowiek lubił adrenalinę. Zawsze to będę robił, bo... Nie powstrzymało cię, że tak powiem, że ta ciągnął to nie, do tych ekstremalnych. Nie, to jest, powiedzmy sobie szczerze, to jest, jak coś kochasz, to coś po prostu kochasz. I to jest. To jest na całe życie. No, na całe życie. Ciekawe. Co tutaj robisz? Co tutaj robię? No wiadomo, wnętrze. Nasze wnętrze, nasze serce. Nasza świadomość. Jest taki wiek u człowieka. Ja już zaczynałem z tym przedtem, jeszcze mając dłonie. Coś człowieka skłania, gdy widzisz, że materializm cię nie zaspokaja. Nowe samochody, nowe wycieczki. To wszystko jest taki pogoń za wiatrem. To jest radość na chwilę, na pewien czas. I potem, jak to masz już w rękach, powiedzmy sobie, zdobędziesz. Aha, to jest to. Ale no to myślałem, że to będzie lepszego. Muszę kupić coś innego. I to ci nie daje przyjemności. Zaczynasz szukać czegoś bardziej mistycznego, bardziej duchowego. Wgłębiać się w takie prawdy życiowe. Świadomość słucha zawsze. Ja pamiętam, jak przed wypadkiem powiedziałem taką rzecz. Chcę, żeby mi się życie zmieniło. No i bardzo dosłownie mi się życie zmieniło. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że w świadomości nie ma żartów. Jak po prostu powiesz coś, no to się to zmieni. A pamiętasz, czemu wtedy tak powiedziałeś, że coś się działo, że chciałeś, żeby się zmieniło? No tak jak powiedziałem, no widzisz, ten materializm, który się ma, no to jest fajne. Oczywiście tak, ale jak no, powiedzmy sobie, człowiek skupia się tylko na tym i no, nie daje to nic trwałego. No. Każdy to chyba wie po czasie, a jak nie wie, no to... To się dowie. No to się dowie po jakimś czasie. A powiedz mi jeszcze, bo oprócz tego, że przyjaciele, mówisz, że część przyjaciół bardzo się zweryfikowało. Mhm. Jakie jeszcze takie najbardziej odczuwalne zmiany były? No bo ja rozumiem, że to są, no, to musi diametralnie wyglądać. Tak, życie przed, kiedy ty sobie rano możesz zrobić kanapkę, tak. I życie po. I to przy czym, ja myślę, że jak ktoś się urodził na przykład, tak, no to, to jest coś innego. Ty żyłeś 33 lata, mając te ręce. Tak. Jak ty, jeżeli zakładając, nie wiem, czy w takie coś wierzysz, że nasza dusza przechodzi po jakąś konkretną lekcję, to ty sobie wybrałeś dosyć level porządny. No. To jak myślisz, po co przyszła twoja i czego chciałaś się nauczyć? Ja zrozumiałem w życiu, że trzeba doświadczać. Życie jest po to, żeby doświadczać. Dostajemy różne lekcje. No i kwestia, jak do tego podejdziemy, do tych lekcji. No oczywiście nie jest łatwo. No. Druga sprawa, muszę powiedzieć wszystkim, że musisz mieć głowę pełną pomysłu. Rodzisz się drugi raz, no co tutaj wiele będę mówił. Zaczynając od podstawowych fizjologicznych rzeczy, musisz sobie na to znaleźć pomysły. Jak się umyć, jak pójść do toalety, jak sobie zrobić kanapkę. Po tym wszystkim, jak się człowiek pozbiera, jest walka. Musi być w człowieku wewnętrzna walka. Ja dam radę, po prostu dam radę. A mózg sam ci to podpowie, jak to masz zrobić, bo
powiedzmy sobie, tutaj nie ma schematów, nie ma na internecie, bo też próbowałem znaleźć, mówię, są tacy ludzie, którzy nie mają, jak on sobie robi to, czy jak ona sobie robi to. To jest pierwsze pytanie, jakie mi się ciśnie, a jak? Możesz kilka lifehacków powiedzieć, bo to jest naprawdę coś, co nie ma ani wiedzy, ani człowiek sobie nie wyobraża. Jak sobie radziłeś, może jakieś wynalazłeś fajne lifehacki, może komuś powiem to taką, pomoże? Powiem taką rzecz, no oczywiście, pierwsza rzecz w szpitalu i po szpitalu to jest zaordynowanie protez dłoni. No wiadomo, no, kupiłem te protezy oczywiście z różnych charytatywnych fundacji, ponieważ jest to bardzo droga rzecz. Ale powiem szczerze, wszystkim, którzy będą mieli wypadek albo którzy nie mają, nie kupujcie tego, nie róbcie tego, bo to jest drogi gadżet, bardzo drogi gadżet, być może przy wyższej amputacji, gdy ktoś stracił wyżej, jest to przydatne, ale powiem szczerze, dochodzisz do wniosku, że bez tych dłoni zrobisz więcej niż mając to, a to jest rzecz, którą cały czas trzeba po prostu być związanym z firmami protetycznymi, ze służbą zdrowia, tam jest każda rzecz, każdy element jest bardzo drogi, jest to bardzo delikatne i twoje życie się kręci praktycznie wokół szpitala, no jak ktoś chce, proszę bardzo. No. To jaką ty drogę w takim razie znalazłeś, jak ty mówisz, że można dużo rzeczy radzić samemu? I jak właśnie w tych najprostszych rzeczach, nie wiem, myśliłeś sobie jakieś... Najprostsze rzeczy. Wiadomo, musimy każdego dnia jeść. No to mówię, no, widelec i nóż. No, można kupić, czy też uzbierać te takie markowe rzeczy firm protetycznych. A można wziąć zwykłe kubki, które są zrobione ze skóry i na taśmie przykleić. Jeden i drugi rzecz, czyli widelec i nóż. Jakie proste. Jakie to jest proste, nie? Jakie to jest proste. I to jest pierwsza taka rzecz. No wiadomo. Po prostu przylepisz sobie na taśmę widelec i nóż i... No i po prostu i mam takie coś. No, i to sam na to wpadłeś? Nie. Sam na to wpadłem. No druga rzecz, no wszystko inne, no to nie jest nic przerobione. Druga sprawa, jazda samochodem. Ja już zaczynałem jeździć samochodem z manualną skrzynią, jak jeszcze miałem szwy założone na rękę. To lekarze na pewno byłeś ich ulubionym pacjentem, co zazwyczaj, nie ruszaj się, siedź. Tak, właśnie to jest to, coś mi kazało iść, żeby iść do tego, bo ludzie ci zawiązują klatki na głowę. Nie rób tego, bo ty zobacz, jak cię życie doświadczyło. Czyli po prostu no, najlepiej usiądź w domu i czekaj na nie wiadomo co. Nie? No. A ty poszedłeś od odwrotności, że... Poszedłem w odwrotności, tak? Właśnie będę eksplorował, będę wynajdywał nowe sposoby. O to chodzi. O rzeczywistość, która teraz... O to chodzi. Oczywiście, no tutaj nie ukrywam, jest dużo rzeczy, których nie zrobię, no manualnych. Na fortepianie nigdy nie grałem, żonglować nigdy nie żonglowałem, ale nie czuję takiej potrzeby. Potrzeby nie czujesz. No, bo podejrzewam, że jakbyś czuł, to ty byś skubany coś tam wynalazł. Nie wiem, ale no wkurza mnie, że typu po prostu guziki. No mam sposób taki, że trochę się męczę, zapinam koszulę trochę zębami, trochę tym, jak ona leży i potem przez głowę ją zakładam. Czyli ty nie idziesz w stronę, że jednak jakaś dodatkowa osoba, ona ci ma tam wyręczać w czymś, czy ty maksymalnie... Powiem tak, no w domu ewentualnie wspiera mnie mama, jak miałem dziewczynę, dziewczyn też miałem wiele. I powiedzmy sobie szczerze, no człowiek widzi sam. Czy ta osoba jest z tobą ze względów, że kocha ciebie, czy z jakich innych względów? To jest taki, powiedzmy sobie, podstawowy przesiew w życiu wszystkich ludzi. No wiadomo, na pewno ta pomocna dłoń mi się przydaje, jak nawet żebyś mogła mi zrobić kawę. Ja sobie zrobię kawę, sobie zrobię wszystko. Wiadomo, ta druga osoba zrobi to szybciej. Jak to jest dla niej takie ciężkie, no to okej, no to w takim razie po co my się mamy ze sobą w jakikolwiek sposób dochodzić do konfrontacji. Nie? Czy na moment tego wypadku byłeś z jakąś kobietą, dziewczyną? Tak, owszem. No, domyśl się, jak to się stało. Domyśl się, jak to się stało. Tak, no teraz pewnie ona tego żałuje, bo... Myślisz? Pozbierałem się i tak dalej. Nawet podobno swoje dziecko nazwała moim imieniem. Także wiesz, jak to jest, nie? Tak po prostu jest w życiu. Ale to życie pisze scenariusze, no i trzeba iść dalej. Bardzo fajną rzecz powiedziałaś. Znaczy, jak ja z siebie usłyszałam, to słowo doświadczać. A propos, jesteśmy na wioska doświadczeń i tak, kreacji. Tak jak tutaj Lena mówi. No Shantaram, wioska doświadczeń.
Powiem szczerze taką rzecz ku przestrodze. Ostrzegano mnie również przed tym, bo to wiadomo, dużo ludzi ci mówi, ale jak się jest upartym i idzie się własną drogą, ma to, powiedzmy sobie, dualizm. Ważną rzeczą jest to, że ty sobie kreujesz tą drogę i to jest twoja droga i pokochasz tą drogę i to jest fajne. Ale druga sprawa, ta droga jest bolesna, bo musisz włożyć rękę do ognia, żeby wiedzieć, że się poparzysz. Jak się przewrócisz, to wiesz, że się posiniaczysz, ale to nie, że ci ktoś powie, ale ty to musisz tego doświadczyć. No, mi też mówiono, nie baw się pirotechniką, materiałami wybuchowymi, bo coś się może stać. No, nigdy się nic nie stało, raz się stało. To tak bym mógł powiedzieć, ileś set razy coś wysadziłem w powietrze, ale tylko mi raz urwało ręce. Nie? A ty to sprzedawałeś, nie miałeś jakiś skład, czy po prostu się bawiłeś na własne, to było hobby. To był sylwester, czy coś? Nie, to było po prostu, to była nielegalna rzecz, bo to w Polsce nie jest legalne, powiedzmy sobie szczerze. To nie jest w Polsce legalne i tak to jest, nie? Chciałam zapytać o kilka takich historyjek, może albo jedną, najtrudniejszą może właśnie z tym, jak się spotykałeś z ludźmi, z jakimiś może słowami czy sytuacjami. Mm-hmm. I takie na pewno, jestem pewna, że jakieś zabawne się też zdarzają w takich sytuacjach. Powiem tak, przede wszystkim to trzeba się przełamać, bo ja, no wiadomo, tracąc te dłonie, pierwsza walka ze sobą. Wyjdź do ludzi, no bo no nie będziesz siedział w domu, czy czytał książek, no i to jest to. Czujesz wszystkich wzrok. Masz wrażenie, że cały świat na ciebie patrzy, że mówi za plecami, patrz, to jest ten, co nie ma dłoni, nie ma... Wiadomo, dorośli ludzie rzucą okiem krępująco. Dzieci są przykładem, tak jak Leny synek, bardzo otwarty chłopaczek. Ale tak pozytywnie otwarty. Przyszedł, porozmawiał, bo jest dużo takich, że płacze, pokazuje palcem, no ale no, to są dzieci, no powiedzmy sobie szczerze, no nie widzą tego na co dzień, więc no ja nie mam tego za złe w jakiś sposób, no tak to jest. Mój nie widział nigdy i miał właśnie, ja nie wiedziałam co się dzieje i teraz widzisz, jako dorosły czułam się nawet niezręcznie i zakłopotana, bo widzę, że on się tam siedzi, na kolanach się bawi i mówię, jejku, a on jest taki bardzo, wiesz, i właśnie otwarty podpowiedz jest dorosły, na przykład jak reagować, bo ja sama nie wiem, jak mam reagować, bo my nie wiemy, co czuje ta druga osoba, co ty czujesz, czy ciebie to denerwuje, że on tam powiem podszedł. Powiem tak, uśmiechnij się, bądź sobą. Zareaguj w normalny sposób. No to jest tak, jak ja na kogoś innego patrzę, co ktoś inaczej wygląda ode mnie, ma inną twarz, inną. Zareaguj normalnie. No. Można zawsze porozmawiać, chociaż to jest taka nasza Polska, czasami ktoś mówi, miałem takie przypadki, już potem nauczyłem się spławiać takich ludzi. Przepraszam, bym chciał się coś pana spytać. Mówię, nie, ja nie odpowiem na to, albo no, robiłem takie, a co chce pan, albo pani dać dłonie na przeszczep, że pani się o to po prostu pyta. Ale poczekaj, to ciekawe teraz, co mówisz. Czyli czasami podchodzą osoby i ty jak intuicyjnie czujesz, że akurat ta osoba, nie wiem, w jakimś złą intencją się interesuje? Kwestia jest taka, no przychodzi ktoś, no i wiadomo, ja bym się pana, czy pani chciała pytać, co się panu stało? I mnie już tak trochę to zaczęło nudzić w kółko opowiadanie takich. Czyli sporo takich osób, co po prostu przychodzą, a oni tak wręcz, ciekawe. To jest po prostu to. Rozumiem. Już się zgrzałeś porządnie. No jest tutaj gorąco. Już kochany, bo nie chcę cię przegrzewać. Dawaj jeszcze taką na zakończenie, bo to jest też taki sam optymizm. Jakąś śmieszną historykę. Mi się przypomina ten Wójcicz, chyba on się nazywa, tak? Ta osoba, ten Czech, który nie ma... Bez rąk, bez nóg, tak. bez ograniczeń. U niego jest taka fajna historyjka, która mi się podoba, że jak jego widzą dzieci właśnie, bo myślę, że ty niesamowitą masz misję tym, że po prostu jesteś, bo zobacz, ile osób się chowa, nie wychodzi do ludzi. Jakie to też dla nas korzystne, bo moje dziecko zaczęło mi potem zadawać pytania. Ono nie wiedział, wiesz, co się stało. Mówiłam, że są takie sytuacje. On tak się pytał, a czy się zdarza, że na przykład nie ma nogi? On nie wiedział, no zwyczajnie. I sobie pomyślałam, dlaczego ma 5 lat, nigdy nie widział tego? Bo nie ma tego, ludzie są pochowani. Tak, i ja teraz dziecku pierwszy raz w ogóle na tobie tłumaczę, tak, że zobacz, bo są takie różne, bywa, że tak, że są różne opcje, tak. I właśnie wracając do Wójcika, on opowiada tak, że jak spotka chłopaków młodych i oni, wiesz, widzi ten wzrok, przerażenie, co się stało, on takich troluje i mówi, że nie palcie chłopaki, bo akurat palili, bo widzicie, co mi się stało, nie? No, no jakby
jakby to wykorzystuję w ogóle. Ja mam wtedy taką chwilę, załóżmy tak, jak ktoś przyjdzie do gabinetu, albo w ogóle jako lekarz weterynarii, albo ktoś się spyta na ulicy. Co się stało? Wie pani co? W tym jeziorze krokodyl jest. No właśnie od lodu jest mi krokodyl. Czyli coś po prostu. Po prostu sobie jaja z tego robię, albo że mnie niedźwiedź w lesie napadł, no po prostu, no... Historyjki same przychodzą do głowy. Czasami jak jest osoba otwarta, można porozmawiać, bo to się czuje. A jak ktoś po prostu takie zadaje wredne pytania, to się odpowiada w taki sposób, żeby kogoś spławić, nie? Dobra. Widać, nas na pewno będzie oglądał ktoś, kto jest świeżo po wypadku, kto siedzi w domu, kto jest załamany. Na pewno są ich tysiące, po prostu my ich nie widzimy. Ja chciałabym, żeby Cię użyć do tego, żebyś taką swoją energią coś im powiedział. No siedzi taka dziewczyna czy chłopczyk gdzieś tam, może jest świeżo po wypadku, może kilka lat i nie wszyscy sobie tak świetnie radzą. Ja myślę, że to jest taki raczej wyjątek z reguły, że powiedz coś do nich. Powiem tak, otwórz się na zmiany. Przyjmij to w sobie i zaakceptuj, a życie Ci się zmieni na piękne. No powiedzmy sobie szczerze, tutaj to... Nie ma czegoś takiego, że jest źle. Jak zaakceptujesz w pełni to, musisz pracować. Dużo pracy, dużo serca, dużo otwartości. Przełamać się, wyjść, powiedzieć, ja dam radę. I to wszystko, i to samo przyjdzie. A każdy przykład życia będzie pokazywał, że jesteś na dobrej drodze. Czy to kobieta, czy mężczyzna. Ja od siebie jeszcze tylko dodam, że tu jest bardzo dużo osób i gdybym Cię tutaj nie spotkała, no pewnie zrobiłbym może z kimś innym wywiad, ale właśnie Ciebie wybrałam jako osobę, która może najwięcej przekazać, bo przeszła coś takiego i właśnie tak myślę o tych osobach, które może jeszcze nie chcą wyjść, że Wy oprócz tego, że swoje życie jak gdyby no, uratujecie, to jeszcze być może macie wielką robotę do zrobienia tutaj dla wszystkich innych. Po prostu tym, że... Jako to... mówca motywacyjny? Cokolwiek, jako to, że jesteś. Dla mnie to, że Ty jesteś i widzę Twój uśmiech non-stop tutaj, na wszystkich tych warsztatach. I to nie da się udać, to z Ciebie idzie taka energia. I no, dajecie nam dużo do myślenia o swoich życiach, o tym, więc to jest bardzo ogromna wartość. Dziękuję Ci bardzo. Również dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się bez ręki, ale się trzymajcie, bo też można przytrzymać kogoś tak. No. Dzięki wielkie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. To mnie to... Powiem jeszcze taką rzecz. Przykład może należy brać z naszych mniejszych braci, zwierząt. Ponieważ jako lekarz weterynarii też wykonywałem zabiegi chirurgiczne związane z amputacją u zwierząt. I ani pies, ani kot nie załamuje się w kącie się siedząc, nie potrzebuje leków psychotropowych, terapii i tak dalej. Idzie dalej, funkcjonuje, jest dostrojony do tego wspaniałego życia. Może my też powinniśmy czerpać wiedzę z natury i z nas otaczającego świata.